Kwiat jabłoni, ich najnowsza płyta, pokaz slajdów w Tobie FM. Przed momentem słyszeliśmy piosenkę Od nowa, która bardzo często jest grana w stacjach radiowych, ale też przyniosła zespołowi bursztynowego słowika podczas Sopot Top of the Top Festival w Sopocie. A przy moim telefonie na łączach internetowych Piotr Tomczyk, uczestnik programu Jaka to Melodia i Koło Fortuny. Witam Cię. Cześć Tobiasz, witam Ciebie, witam wszystkich słuchaczy. I jeszcze kilku teleturniejów, również w nich brałem udział. Jakim? Jeden z dziesięciu i gra słów krzyżówka. Okej, zaraz o tym porozmawiamy. W ogóle jeśli chodzi o Jaką to Melodię i Koło Fortuny, jakaś taka śmieszna sytuacja wyszła, bo ja pamiętam, że zobaczyłem Cię w programie Jaka to Melodia. Ty wystąpiłeś chyba w 3 odcinkach i jakoś za niedługo zaraz w Kole Fortuny się pojawiłeś, prawda? Tak było. Tak, to było tydzień po moim ostatnim odcinku w Melodii. Byłem w Kole Fortuny właśnie. No, także dałem się zauważyć. Tak było. Pewnie. Było. Powiedz mi, Piotrek, jak to się u Ciebie zaczęło, że postanowiłeś wziąć udział w teleturnieju? Wiesz co, jako dziecko lubiłem teleturnieje oglądać. Później miałem w sumie sporą przerwę. Przez naukę, przez szkołę, przez inne zajęcia. No i gdzieś w jesienią 2014 roku przeczytałem taki artykuł o jednym z dziesięciu. I miał on tytuł Ostatni normalny program w telewizji. To mi się bardzo spodobało. No i tak pomyślałem nad tym, że może bym spróbował wrócić do tych dziecięcych marzeń i spróbował po prostu zagrać w jednym z dziesięciu. To był mój pierwszy teleturniej. Okej. A który był najtrudniejszy dla Ciebie, największym wyzwaniem był dla Ciebie? Jeśli chodzi o te turnieje, to tak wszystkie podobnie, z tym, że wielki finał ostatnio, jeden z dziesięciu, bo udało mi się za trzecim razem wygrać odcinek i awansować do finału jednego z dziesięciu. I to już był naprawdę bardzo wysoki poziom. No i to trochę mnie stresowało, muszę przyznać. No i ostatnio w Kole Fortuny się zdziwiłem właśnie, bo myślałem, że oglądając w telewizji, to jest taki program na luzie, spokojnie do tego podejdę, a jednak w studiu były bardzo duże emocje. Taki niewymagający za dużo teleturniej, prawda? Wydawało się. Tak by się wydawało, ale powiem Ci, że w studiu były bardzo duże emocje. Jeśli oglądałeś mój odcinek, to widziałeś, jak to wyglądało. Dopiero ostatnią literą sobie zapewniłem wejście do finału. Działo się. A powiedz mi, czy zgłaszające się do jednego z dziesięciu trzeba mieć jakby... Trzeba być przygotowanym na szeroki jakby zakres wiedzy? Tak, no to są pytania takie, jak widzisz w programie. Na eliminacjach to jest poziom gdzieś pierwszej rundy. Dostajesz wtedy 20 pytań. Jak zaczynałem, trzeba było odpowiedzieć na 15, a obecnie to jest 16 dobrych odpowiedzi i grasz na pewno w teleturnieju. A jest jakaś taka dziedzina, w której czujesz się najlepiej? No to jest śmieszna historia, bo ja się czuję dobrze ze sportu, a jeśli chodzi o sport, właśnie nie bardzo mi wychodziły odpowiedzi w jednym z dziesięciu. Jak widziałeś na przykład w wielkim finale, miałem pytanie o kto zdobył złotą piłkę za ostatni rok, za 2022. Pomyliłem się, powiedziałem Messi, a chodziło o Karima Benzemę. Także to było śmieszne dla mnie.
To stres. Trochę stres, wiesz co? Bo tam masz bardzo mało czasu na odpowiedź i musi ci ta odpowiedź wejść, nie wiem, w ciągu sekundy, dwóch. Musisz trafić na odpowiednią odpowiedź. A wiesz, czemu mi się pomyliło? Bo byliśmy świeżo po Mistrzostwach Świata, wtedy w piłce nożnej, gdzie Argentyna wygrała. Także to mi się skojarzyło z Messi. Messi tam został najlepszym piłkarzem i dlatego mi to weszło jakoś do głowy. A jeśli chodzi o jaką to melodię, to jakoś miało to wpływ z twoim zainteresowaniem muzyką, czy niekoniecznie wcale? Jakiś wpływ miało, z tym, że ja nie należę do tych zawodników, którzy tam byli jakoś bardzo muzykalni, grali na instrumentach, chodzili do szkoły muzycznej. U mnie to wręcz przeciwnie. Po prostu to wyniknęło bardziej z zainteresowania te turniejami. Po jednym z 10 właśnie zagrałem, postanowiłem przygotowywać się do jakiej to melodii. Jak oceniasz swój poziom wiedzy muzycznej? Jako przyzwoity, jako zawodnik melodii uważam, że mam przyzwoity poziom, aczkolwiek wiem, że są zawodnicy dużo, dużo lepsi ode mnie. No, mamy w gronie uczestnika, który załatwił finał w 3 sekundy. Wiem. Tomek Bednarek, a każdy go zna chyba tam. Tak. No. Nie wiem, jak to możliwe, szczerze mówiąc. Tak, ale jak oglądasz program, to chyba widzisz, że stajesz się coraz lepszy. Ja teraz to widzę. Na przykład te utwory za 400 zł już też zrobiłem postępy. Ostatnio zgadłem też, grając po nutkach. To już po prostu się tego nabywa, tej umiejętności, słuchając. A który to był twój raz w melodii? Czekaj, to był chyba siódmy start, jeśli się nie mylę. Od 2017 gram co roku. Debiutowałem jeszcze u Roberta Janowskiego, u tej starej ekipy. No i to teraz już mam 12 odcinków na koncie. W 2017? W 2017. To jeszcze wtedy Robert prowadził, bo ja nie pamiętam. To zaczynał ostatni sezon, bo on był do lata 2018. Wtedy były te zmiany. No tak, no tak. Wtedy się pokazał Norbi jako Później prowadzący. Norbi, prawda? Norbi to wprowadza takiej dużo pozytywnej energii, prawda? Tak, no on się tym wyróżniał, że w ogóle gdzieś między odcinkami krążył po korytarzu i pytał zawodników, jak ci się podobało, tego typu rzeczy. Inni prowadzący raczej tacy bezpośredni nie są. To jest bardzo istotne, wydaje mi się, bycie bezpośrednim, bo to wtedy nie wiem, jak to powiedzieć, ale wtedy ludzie bardziej ciągną do takich ludzi, tak mi się wydaje. No na pewno, chociaż wiesz, no, ja to tak podchodzę do tego, że prowadzący musi po prostu dobrze prowadzić teleturnie. Nie wiem, niektórzy zarzucają Rafałowi Brzozowskiemu, że poza planem jest już taki bardziej oschły, nie chce się za bardzo wdawać w dyskusję, no ale mi to nie przeszkadza. Po prostu ma robić swoją robotę dobrze. Ale na pewno, jeśli ktoś jest tak bezpośredni jak Norbi, no to też to jest przyjemne dla zawodników. A w ogóle uważasz, że każdy z prowadzących jakby wnosił do tego programu coś innego? Tak, na pewno. Nawet nie tylko jeśli chodzi o melodię, ale i o inne teleturnieje, to każdy ma swój styl. Jak widzimy w jednym z 10, Tadeusz Snuk jest taki elegancki. Też ma bardzo fajne poczucie humoru poza planem. Może nie zawsze to w telewizji widać, ale gdzieś tam też przed odcinkiem, czy gdzieś w przerwie między rundami
żartuje sobie bardzo fajnie. No, Tadeusz Snuk to taka legenda, można powiedzieć. Tak, tak. To jest, no już 80 lat skończy. Także tylko podziwiać, że jeszcze prowadzi w ogóle. Ostatnio gdzieś przeczytałem, że są takie osoby, jeśli chodzi o teleturnieje, które są twarzami jakby tych teleturniejów. Nie wiem, Karol Strasburger czy Tadeusz Snuk. I trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś miał inny to prowadzić. No właśnie, zobaczymy, co to będzie, no bo jednak czas płynie. Już się zawsze pojawiają spekulacje, kto może Tadeusza Snuka zastąpić na przykład. No ale no zobaczymy, ciężko sobie to wyobrazić na razie. A poza tym idą też zmiany, jak wszyscy wiemy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No tak, tak. Mieliśmy taką dyskusję teraz na naszej grupie JTM, dyskusję. Też się tam ostatnio wpisałem, widziałem, chyba, że ty też pisałeś. Chyba ja nawet zainicjowałem taki post. Chyba tak. No bo trzeba przyznać, że teraz mamy dużo tych teleturniejów TVP. Bo to są takie rzeczy, które nad którymi naprawdę ja się zastanawiam i aż sam jestem ciekawy, co z tego wyniknie, bo powiem szczerze, że dla mnie szokiem było, kiedy 2 dni temu albo 3 dni temu przeczytałem na pasku, że jutro zostanie wyemitowany, jutro, czyli w sobotę, bo to była sobota, zostanie wyemitowany ostatni odcinek Koła Fortuny w tym sezonie, gdzie Koło Fortuny było zawsze od września co najmniej do maja bieżącego roku. No niestety widać to. Ja byłem taki zdziwiony ostatnio na wiosnę, jak Krzyżówka już bardzo wcześnie, pamiętam, skończyła. Grasów, Krzyżówka. Nie wiem, czy oglądasz? Nie przyznam. Wiem, co to jest, ale nie. Ale nie oglądam niestety, bo kurczę, żeby to wszystko oglądać, to by chyba doba musiała być dłuższa. A ciężko by było coś zrobić poza tym. No i właśnie. W każdym razie właśnie było ciekawe rzeczy się dzieją teraz. No, oby na lepsze, albo chociaż oby nie na gorsze. No, ale to nie jest tak chyba, że jak była poprzednia władza, to nie było teleturniejów, bo były teleturnieje, prawda? Przecież nigdy no ale, tak. Ale niewiele było. No była Melodia, 1 z 10, Familiada, nie wiem, może Postaw na Milion. No i to chyba to Postaw wszystko. Postaw na Milion było na pewno. Za dużo nie było. Teraz mamy chyba około 10 jeszcze te w tematycznych kanałach, giganci historii, giganci nauki. Polacy to wiedzą, też sympatyczny teleturniej. Tak. A jest jeszcze jakiś taki teleturniej, w którym chciałbyś wziąć udział? Wiesz co, ja w sumie we wszystkich bym chciał wziąć udział. No z tym, że na przykład giganci historii, giganci nauki wymagają już dodatkowej wiedzy z konkretnego tematu. Że ja się na razie skupiam na melodii, na tych ogólnych bardziej. Mhm.
No to Polacy to wiedzą, też byłem, miałem brać udział w castingu, ale niestety wyszło jak wyszło i ostatecznie z powodów sprzętowych wtedy się nie udało. Teraz wszystkie castingi to są prawie już online. A czym się zajmujesz na co dzień? Co, jestem inwestorem giełdowym. Także akcje, te sprawy. Obecnie. A wcześniej chodziłem sporo na plany filmowe, jako statysta, epizodysta. Występowałem, o tym też czasami mówiłem w teleturniejach. Ponieważ... A w jakich filmach? Pierwsza miłość, Sprawiedliwi, Wydział Kryminalny, Lombard, Życie pod zastaw na przykład. Policjanci, policjantki. Okej. Na czym polegała twoja rola? No to wiesz, jeśli masz epizod, to jest przeważnie epizod mówiony. I tam no, to były głównie małe role. Jedna, dwie sceny z tekstem. Na przykład w Lombardzie miałem ciekawy epizod dwuscenowy z panem Gołębiewskim, z tym Atkiem, który zmarł, Mateuszem Murańskim. Nie wiem, czy kojarzysz z Lombardu. No, a jeśli chodzi o statystowanie, no to po prostu statystujesz. Jesteś gdzieś tam w tle, siedzisz w kawiarni, czy się przechadzasz. No, we Wrocławiu to mamy to szczęście, że jest bardzo, bardzo dużo teletów. Tak? Zaczerpnąłeś takiego aktorstwa trochę. Trochę tak, spróbowałem, jak to wygląda. Mamy tutaj dużo seriali, także jest sporo okazji we Wrocławiu. Bo jestem z Wrocławia, urodziłem się tutaj, mieszkam. To jest takie centrum filmowe teraz. Okej. We Wrocławiu chyba też trudne sprawy są kręcone chyba, prawda? Tak, jak to mówią statyści, durne sprawy. Zmieniają sobie tytuł. Jeszcze jest więcej tych takich typowych paradokumentów. Na ratunek 112, dlaczego ja? Wszystko we Wrocławiu. Aha. A jak to się stało w ogóle, że dostałeś epizod w filmie? No to musisz iść do agencji aktorskiej i się zapisać po prostu. Robią ci zdjęcia, dają ci jakiś tam tekst na przykład i musisz scenkę przed kamerą odegrać. No jesteś wtedy w bazie aktorów. Jeśli chodzi o epizody, to głównie oni sami się odzywali, jeśli kogoś tam potrzebowali. Ja jakoś tam pasowałem do tej roli, to dzwonili po prostu i proponowali. Aha, czyli ty się zgłosiłeś do agencji aktorskiej. Tak, tak. No i tam mi takie portfolio już robili. Wtedy ewentualnie się odzywali. Ale to jest... Ty to chciałeś zrobić na zasadzie doświadczenia, czy po prostu spróbowania? Tak, raczej jakieś doświadczenia, zajęcia po prostu. Ciekawego, chciałem zobaczyć, jak to wygląda. No ciekawe, naprawdę. Z tego, co opowiadasz, to jesteś bardzo wszechstronny, że tak powiem. No jakoś tak to wychodzi, że co jakiś czas mam nowe zainteresowanie i tym się zajmuję. A na co dzień czym się tak najbardziej interesujesz? To też właśnie mam dużo zainteresowań. Są teleturnieje, giełda obecnie. Wróciłem też do mojej pasji z dzieciństwa, czyli klocków, o czym też mówiłem, układania z klocków, różnych rzeczy. Klocków Lego? Tak. Robimy reklamę teraz. A nie myślałeś o wzięciu udziału w Lego Masters? No tak coś tam myślałem, ale to jeszcze bym musiał, nie wiem, potrenować. Dopiero to zaczynam się tym zajmować z powrotem.
No, to prawda, bo do budowania klocków na pewno jest niezbędna wyobraźnia. No, trzeba szybko też myśleć, być sprawnym, jeśli chodzi o ten o Lego Masters, to też czas się liczy. Dobrze pamiętam, że w jaka to melodia wygrałeś dwa finały, czy nie? Jeden, wygrałem jeden, Okej. a w dwóch pozostałych mi zabrakło jednej piosenki. Okej. No w tym ostatnim, jak widziałeś, Madonny mi tam zabrakło. You'll A była taka piosenka, której kompletnie nie znałeś? see. Przecież to było, znaczy nie do końca, tak mi się wydawało, jak byłem w studiu. Była Kasia Kowalska, Być tak blisko, w moim trzecim finale teraz. Ale później, jak sobie włączyłem, przesłuchałem, to jednak okazało się, że gdzieś tam pamiętam. Ale to wiele lat nie słyszałem. Powiem ci tak szczerze, że jest to jeden z moich ulubionych kawałków Kasi. Tak, bardzo ładna piosenka rzeczywiście. No. Klimatyczna. Pamiętam, jak Taka. byłem mniejszy, to słuchałem jej na okrągło. To byś wygrał finał może. Na pewno miałbym problem z zagranicznymi tytułami. Ty bardziej polskie widzę, preferujesz też swojej No. stacji. Zdecydowanie, bo jakbym miał zagraniczną zagadkę, to już bym poległ. Nie, no chyba tak źle to nie jest. Nie wiem, ale na pewno mój angielski nie jest tak perfekcyjny jak polskie tytuły, na pewno. No to dużo zawodników ma taki problem. Jakby zrobili jaką to melodię z polskimi przebojami, tylko to może kto wie, bym się zgłosił. No pewnie powinieneś spróbować. Nawet teraz. Och, na razie póki co nie widzę siebie tam. Ale nie mówię nie. Jasny, jasny, przemyśl. No. A do tak to leciało, myślałeś? Nie, ja w ogóle nie śpiewałem, także nie biorę tego raczej Okej. pod uwagę. A milionerzy? A do milionerów próbowałem, ale skończyło się na rozmowie telefonicznej. Ale O. dostałem tam, nie wiem, bardzo dużo pytań, chyba z 50. Mi się wydawało, że dobrze odpowiadałem, no ale wiesz, to różne rzeczy tam wchodzą w grę. Czy cię zaproszą, czy nie. Aha, na rozmowie telefonicznej z produkcją, tak? Tak. Ale byłem na widowni, jako osoba towarzysząca. Okej. A To którego wtedy. uczestnika? A to Piotrka Pikułę. Opowiadał ci o milionerach, też pamiętam. No. Byłeś No tam właśnie. wtedy? Tak, byłem na widowni. Hubert mnie zagadywał tam ze 2-3 razy. Okej. Też spore przeżycie. Tak. No, na pewno, na pewno. No, Hubert też jest taki wesoły, kontaktowy, także też bardzo pozytywnie go odebrałem. Ale też poza nagraniem mieliście Tak, okazję tak. rozmawiać? Tak. Poza nagraniem, już jak Piotrek skończył grę, Hubert podszedł do nas, jeszcze też zamienił 2 słowa. Bardzo miłe było. I pamiętam, że już jak samochodem wyjeżdżaliśmy tam ze studia TVN-u,
akurat Hubert wracał z przerwy obiadowej, jeszcze nam pomachał myjemu, także bardzo przyjemnie. Bo to chyba wiem, że milionerzy są realizowani w studiu chyba ATM, prawda? Czy jak to? Nie, nie, nie. Milionerzy to było jeszcze gdzie indziej. To było w ogóle gdzieś pod Warszawą. Chyba z 15-20 minut się jechało samochodem, także jeszcze kawałek za Warszawą to było. To było studio TVN, gdzie pierwszego Big Brothera na przykład kręcili. I pamiętam, to jest jakaś wioska chyba. Aha. Bo jaka to melodia jest w siedzibie telewizji polskiej, tak? Tak, tak, przy Woronicza. Główna siedziba. Okej. Okay. Koło Fortuny jest w ATM w Warszawie. To wiem, tak, tak. Hmm. Piotrek, dzięki ci serdeczne za tą rozmowę. Dziękuję, dziękuję tobie i za zaproszenie również. Było bardzo przyjemnie, bardzo miło. Proszę zostań jeszcze na moment. Za chwilę zrobimy sobie zdjęcie, dobra? Dobra, jasne, fajnie. Ja tylko zapowiem kwiat jabłoni i zaraz do ciebie wracam. O! Ciekawy tytuł, bo przed momentem rozmawialiśmy o klockach Lego. Ja nie wiem, czy akurat tego dotyczy piosenka, ale będzie piosenka Lego w każdym razie. Kwiatu jabłoni. Za kilka minut. Na razie czarny pył, zaraz potem Lego i było, minęło.